Dzień dobry wszystkim. Dawid Gruntkowski na Szusie TV, a to kolejne podsumowanie tygodnia. W ciągu ostatnich 7 dni w Pelotonie działo się naprawdę sporo. Zaczynając od tego. Czego dowiedzieliśmy się w poniedziałek, a mowa tutaj o groźbach wysyłanych ku Dylanowi Grunewegenowi. Holender niestety po wypadku, do którego doprowadził, znalazł się w ogniu krytyki nie tylko działaczy i niektórych zawodników, ale przede wszystkim kibiców, kibiców, którzy nie byli dla niego mili. I to są bardzo delikatne słowa. Grynowegen przyznał się do tego, że dostał bardzo wiele groźb karalnych, w tym także groźby śmierci, których oczywiście każdy z nas dostać by nie chciał. Pokazuje to jednak pewną patologię w światowym peletonie czyli to, że w internecie także kibice czują się bezkarni. Oczywiście na miejscu Grynowegena chcielibyśmy w pewnym sensie pozwać też niektórych kibiców, którzy takie groźby do niego wysyłali, lecz z drugiej strony wydaje się, że nie jest to gra warta świeczki, a nam pozostaje tylko zastanowić się nad naszym zachowaniem. Co ważne dla nas jako polskich kibiców, ale także działaczy Lotto Sudal, w ciągu kilku ostatnich dni ze szpitala wyszedł Kamil Małecki. Młody Polak, który znakomicie prezentował się w sezonie 2020, uległ wypadkowi jeszcze w zeszłym roku, ale dopiero teraz mógł wrócić do domu. Miejmy nadzieję, że jego rekonwalescencja przebiegnie stosunkowo szybko i już niedługo zobaczymy go na kolarskich trasach. Choć oczywiście nie będzie to łatwe, tym bardziej, że mamy inne przykłady, takie jak chociażby ten Remco Ewenopoura że niestety rekonwalescencja potrafi trwać bardzo długo, a przecież małeckiemu czas szybko się może skończyć. Niestety nie pojawiły się także dobre informacje, jeśli chodzi o zbliżające się wyścigi. Mowa tutaj o Volta a Valenciana, czyli wyścigu w Hiszpanii o wysokiej kategorii, który miał na dobre rozpocząć europejski sezon. Niestety dziś już wiemy, że w lutym się nie odbędzie i zostanie przełożony na do tej pory niepodany termin. Wydaje się, że może być to maj, lecz jak wiemy w tym okresie wyścigów będzie już dość sporo. Podobny los spotkał także organizatorów Prudential Ride right London Classic, którzy poinformowali, że tegoroczna impreza World nie odbędzie się. Oznacza to, że w Wielkiej Brytanii ścigania praktycznie nie będzie w ogóle. Odwoływane wyścigi, przede wszystkim w Hiszpanii, mają jednak bardzo delikatny, ale plusik. Między innymi taki, że już niedługo we Francji, przede wszystkim chodzi tu o wyścig Etoile de Bessèche, niektóre gwiazdy rozpoczną sezon. Do tej pory wyścig francuski, o którym przed chwilą wspomniałem, nie był aż tak dobrze obsadzony. A już wiemy, że tym razem wystartują w nim chociażby Greg Van Avermatt i Michał Kwiatkowski. Zważając na to, jaką trasę organizatorzy przygotowali na sezon 2021, zarówno Polak, jak i Belk mogą być głównymi faworytami do wygrania całej imprezy. Oczywiście oprócz nich pojawi się na starcie także wielu innych zawodników, którzy także swoje trzy grosze do rywalizacji powinni dołożyć. Miejmy więc nadzieję, że ściganie będzie niezwykle interesujące. W niedzielę także bardzo ważna informacja obiegła polski peleton Mowa tutaj o stworzeniu na dobre grupy Mostostal, która stała się trzecią siłą w polskim peletonie Wiemy już też jak będzie wyglądał skład zespołu Co prawda nie będzie on wyjątkowo silny, ale tacy zawodnicy jak Michał Podlaski czy Piotr Pękala na pewno będą mogli wiele namieszać Miejmy nadzieję, że to też początek dłuższej współpracy Mostostalu z Krajowym Peletonem w znaczeniu sponsorowania zawodowej ekipy Tym bardziej, że wiemy jak w tym przypadku wszystko wygląda Na koniec informacja wydaje się najważniejsza, czyli otwarcie sezonu w Europie. Mowa oczywiście o wyścigu o Grand Prix Marsylii, który dość nieoczekiwanie padł łupem Orelena Parpentre. Francuz do tej pory był znany przede wszystkim jako dobrze zapowiadający się góral, który chociażby w zeszłym roku zajął 16. miejsce w Giro Italia, a dziś, a dziś pokonał sprinterów na płaskim finiszu w Marsylii. Oznacza to, że w pewnym sensie może przebranżować się na kolarza lubiącego wyścigi jednodniowe, a to też z drugiej strony oznacza, że Francuzi mogą doczekać się Nowego Juliana Ala To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze podsumowanie tygodnia. Zapraszamy do polajkowania i zostawienia subskrypcji. Już niedługo na naszym kanale pojawią się bowiem kolejne bardzo interesujące filmy.